Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w telewizji Dom Józefa w tygodniu misyjnym. Myślę, że bardzo ważnym tygodniu w Kościele, dlatego że często powtarzamy to, że Kościół z natury jest misyjny I to jest coś, bez czego tak naprawdę nie ma Kościoła. I bardzo serdecznie witam u nas w studio Ojca Luke Bowio, który jest sekretarzem Popieskiej Unii Misyjnej w Polsce. Proszę ojca, takie pierwsze może pytanie na, na, na początek. Skąd w ogóle Ojciec się u nas znalazł? Skąd Włoch w Polsce i, i takie dzieło, to, które tutaj się dokonuje? Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Cieszę się, że jestem tutaj w Waszej diecezji dzisiaj w ramach tego Tygodnia Misyjnego, Światowego, czyli cały świat katolicki wspiera misjonarze, w tych dniach, no i, i materialne, e, misjonarzy, misjonarki na całym świecie. Dlatego okazja jest przepiękna. Cieszę się ogromnie dzisiaj, że właśnie jest ta okazja, żeby spotkać Was. No skąd? Można żartując, mówiąc, że mi włoski do Polski <laughs> kilka lat temu. <laughs> dokładnie dziewięć z tego, co Dziewięć, pamiętam, dokładnie. Dziewięcia. To tak, w 2008 roku. Przeżonym mojego zgromadzenia, jestem zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia, to właśnie zgromadzenie i della della Consolata, otwieraliśmy pierwszą wspólnotę tutaj, w Polsce. Zgromadzenie jest, ma dosyć długą historię, jest to 16 lat, pracujemy w krajach misyny na świecie, Afryce, Ameryce Południowej, Azji, ale uh, Chcielibyśmy, nawet naszą obecność tutaj, stworzyć tutaj, w Polsce, czyli w centrum na wschodzie Europy, mhm. ponieważ a, misja jest wszędzie, wszędzie przede wszystkim, potrzebna wszystkim bez względu, właśnie. Więc a, po dziewięciu latach jestem tutaj mhm. i, 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 i cieszę się z tej obecności. Na początku, oczywiście, jako misjonarz, no, każdy misjonarz ma pierwsze wielkie wyzwanie, to język. Gdziekolwiek misjonarz jest, czy jesteś w Afryce, czeka na ciebie języki afrykański, czy w Azji azjatycki, czy w Polsce polski. polski język. No to jest <laughs> chyba e, bardzo rzecz <laughs> trudna, ale ojciec sobie doskonale radzi z tego, co słyszymy, no. ale e, to stwierdzenie właśnie, że ta misja w Polsce jest bardzo ciekawe, dlatego że jeszcze parę dni temu rozmawiałem z ojcem Piotrem Nawrotem. To jest profesor, który u nas w seminarium ma wykłady z misjologii i on powiedział taką ciekawą rzecz, która dla nas Polaków może być niebywała, bo nam się wydaje, że u nas jest dużo chrześcijan, katolików, 90 parę procent ludzi ochrzczonych, Misjonarze stąd jeżdżą gdzieś, a on mówi: Nieprawda, mówi, że y, y, to jest tylko część rzeczywistości. On mówi, że bardzo wielu misjonarzy pracuje w Polsce i prowadzi swoją działalność misyjną w Polsce. I dla nas to jest y, taka świadomość, że może też w jakimś sensie jesteśmy krajem misyjnym. I tu właśnie ojciec przyjeżdża do, y, do Polski, żeby też w jakiś sposób tą. Tą działalność misyjną prowadzić. Ja już nie pamiętam, jaką liczbę ojciec Piotr podawał, ale mówił właśnie, że nawet teraz obecnie jest takie zjawisko, że z tych zgromadzeń, właśnie werbistów, chrystusowców, bardzo wielu wraca do Polski, żeby, żeby tutaj misjonować, żeby tutaj pracować misyjnie. I, i, I to jest może właśnie takie ciekawe, że my, może, sobie w Polsce tego nie uświadamiamy, że. Że, że misja jest nieustannie, mimo że może nam się wydawać, że już tego, że może tego nie potrzebujemy, że trzeba Chrystusa głosić gdzieś tam, ale Kościół nieustannie jest ewangelizowany od środka. Tak. Ale y, może kolejne moje pytanie o tą posługę bycia sekretarzem Papieskiej Unii mhm. Misyjnej. Czym jest ta Unia Misyjna? Bo przed chwilą tak. była Eucharystia też była transmitowana na żywo przez telewizję do Józefa i, hmm. i, i klerycy, i, i małżeństwo świeckie, które zaangażowane w misję przystąpiło do Papieskiej Unii Misyjnej. Skąd to, to, ta, ta rzeczywistość Papieskiej Unii Misyjnej się wzięła, żeby powiedzieć naszym... naszym tak, tutaj. zaczynamy może z tego, że przede wszystkim misja jest potrzebna wszystkim, ponieważ misja to najpierw to spojrzenie nie tylko na siebie, na kim my jesteśmy, ale na świat. Taka otwartość dla ludzi. I dlatego zawsze może potrzebujemy kogoś, który przypomina nam, że właśnie ten wymiar misyjny jest bardzo, bardzo ważny w życiu chrześcijanina. Bo taką tendencję czasami może mamy, że skupieni na siebie patrzymy na swoje potrzeby i zapominamy, że świat czeka na Chrystusa. Nie zapominamy, że jeszcze połowa całej ludzkości jeszcze nie spotkała Chrystusa, bo nikt nie głosił tego. Dlatego ta misja zawsze jest aktualna najbardziej. Przecież święty Jan Paweł II napisał pewne dokumencie na początku, cytowałem dzisiaj, że misja Chrystusa, misja Kosowa jest dopiero na początku, teraz, tych lata, tak. Dopiero na początku. Może być zaskakujące dla niektórych, jak to na początku. Przecież papież pisze, że ta misja jest na początku, ponieważ papież widzi nie tylko na Europę, na Włoków, na Polaków, ale patrzy na całą ludzkość i widzieć, jakie są potrzebne. Natomiast Papieska Unia właśnie to dzieło papieskie w imieniu papieża działamy, ponieważ papież ma w sercu misje i I dzięki, dzięki temu, że możemy wspierać misjonarzy, począwszy od formacji. papiesko Unia Missyna zajmuje się formacją i animacją przede wszystkim dla duchownych. Osoby, które są najbardziej zaangażowane w Kościele kapłani, klerice, szostry zakonne, zakon, zakonnice e, właśnie od tych osób Unia misyna skieruje orędzie Messina okay. właśnie po to, żeby każda osoba konsekrowana miała taki wymiar, takie spojrzenie otwarte na cały świat to jest bardzo, bardzo znane mm. to jest po prostu ideą Błogosławionego Pawła Manny, no który właśnie. jest założycielem papieskiej misyjnej. mógł przybliżyć trochę postać tak. Błogosławionego Pawła. Tak, był, był Włochem, Italiano. Italiano. Italiano, <laughs> Italiano, Italiano Vero był. <laughs> <A> to <laughs> e, ciekawa postać. Dokładnie. E, Urodził się blisko Neapolu. Misko Avellino. Taka miejscowość jest dzisiaj bardzo znana, a przynajmniej Włoch. A ojciec jaki jakiej jest części Włoch? A jestem z północy, natomiast pochodzę z Mediolanu. Piękne Tam mam jest. rodziców i, i, i krewni zresztą. Natomiast Paolo Manna właśnie urodził się na południe, potem wstąpił do zgromadzenia Missinega włoskiego, które w Mediolanie ma siedzibę. Hmm. I... Jako misjonarz, jesteśmy mi w połowie XX wieku, mniej więcej, kiedy urodził się. To wtedy był taki czas, w był wybuch połowa misyjny i zgromadzeń misyjnych. Dużo zgromadzeń misyjnych powstało w tym czasie. W Europie, we Włoszech, we Francji na przykład. I on marzył jekacz na misję i udawał mu się jekacz. Przeżywał kilka lat w Birmanii, w Azji. Tylko, że nie niestety porażka dla misjonarza. Co się stało? Był zmuszony, żeby wrócić tutaj do Europy, ponieważ nie miał zdrowa dobrego. Czyli taki kłopot zdrowotny. Wielki ból serca musiał tutaj opuścić misję, wrócił do Europy, do Włoch. I co widział? Spotkał wielu księży, którzy pracowali koszele, ale, ale nie czuli w sercu w ogóle misji. I on miał takie. Um, takie um, doświadczenie żywe, te potrzeby po misyjne, i widział, jak można, że tylu kapłanów, tyle księży, tyle klerików, tyle szustra, zaangażowani tu w Europie i w ogóle nie, nie mają serca misji. Dla niego to był wielki żal. To wielki żal. I dlatego zaczął um, poprowadzić formację, animację misyjną, no? pośród tych, głosząc misję. I z tego postawa Papieska Unia Papieska, ponieważ także papież potwierdził tą działalność i dał właśnie taką nazwę papieską. I dzisiaj mamy Papieską Unię która już na całym świecie jest obecna. Pięknie. I dzisiaj tak przyglądając się właśnie klerykom, którzy wstępowali w tą Unię misyjną, bo tu już ojciec mniej więcej powiedział, jaki jest cel. Krzewienie takiej świadomości misyjnej wśród duchownych. Wśród osób zaangażowanych, ale tak dla telewizów może warto też podkreślić, jakie są założenia tego zobowiązania? Tak. Co, co się dzieje z osobą? No bo też tam jest zaproszenie dla ludzi, którzy są zaangażowani w misję jako animatorzy, też dla osób świeckich też jest tam miejsce. Jakie są zobowiązania? Bo czasami dzisiaj, jak mówiłem klerykom, słuchajcie, jesteście zaproszeni do. Papieskiej unii misyjnej, to oni, a co będziemy musieli z tego tytułu robić. nie? Ja mówię, nie przejmujcie się od razu wszyscy na misję nie musicie wyjeżdżać wszystko w swoim tak. czasie, ale, ale jakie są zobowiązania takiej osoby, która wstępuje do papieckiej unii Misyjnej? Pierwszy obowiązek jest na pewno mieć w sercu misję. To znaczy, że jak ktoś ma w sercu misję, Osoba wierząca, to znaczy, że wspiera modlitewne misje. Zawsze w, w czasie modlitwy jest miejsce na intencje misyjne, dla misjonarzy i To pierwszy obowiązek, mm -hmm. który każdy właśnie może tutaj ofiarować. Obok tego są pewne działalności. Na przykład tutaj w Polsce mamy. Właśnie, mogę tutaj skorzystać z tej okazji, że za miesiąc, na początku grudnia, zawsze są czuwanie modlitewne na Jasnej Górze, Papieskiej Unii Misyjnej. Tam zapraszamy wszystkich misjonarzy, i nie tylko, kapłanów, klerików, siostry zakony, świecki, szczególnie w tym roku, na czuwanie modlitewne. Wiecie doskonale, no, na modlitewne Kaplicy Jasnogórskiej, jak. Jakie formy mają, zawsze zaczynają dziewiąte razy, wieczorem z apelem i całą noc modlimy się święta, różaniec i świadectwa misyjne. Misjonarze, którzy wrócą z misji i tam stóp Matki Bożej Jasnogórskiej mogą dawać to świadectwo misyjne, opowiadają misję. I to jest najlepszy sposób, żeby pociągać także ludzi, bo ludzie są zawsze bardzo ciekawi słuchać historii mm -hmm. w misji. Bo czasami są historie niesamowite, ciekawe. Też tam czytałem, że y, też warto ofiarować, nawet trzeba w intencji misji, jakieś swoje y, cierpienie, tak. jakieś zmaganie to też jest pewien dar, bo, y, często jest tak, że ludzie postrzegają, że zaangażowanie w misję to muszę gdzieś być. A tu się okazuje, że na przykład patronką misji jest Mała Tereska, która nigdy nie była w misji. Ale, ale była misjonarką poprzez miłość, poprzez modlitwę, poprzez dar dla innych i, i to też jest duch misyjny, nie? bo często jeżeli mówimy o duchu misyjnym, to, to niektórzy może w seminarium, kapłani się zastanawiają, a pewnie to jest też tak, że jeżeli mam ducha misyjnego, to że powinienem gdzieś być w misji. To nie jest, to nie jest zawsze tak, ten duch misyjny to też jest modlitwa za tych, którzy tam są. Ale też pewna gorliwość do głoszenia Ewangelii, do posługiwania. Dobrze. Ale z tego co pamiętam, tam zapoznając się z tą papieską unią misyjną, to nie, jest, to nie są tylko zobowiązania, że są też konkretne dary duchowe, pewne dobra duchowe, które są dla tych osób, które do papieskiej unii misyjnej należą, są, tak. są, są jakimś dobrem. Może na koniec, żeby ojciec też o tym wspomniał, że to nie tylko obowiązek. Oczywiście, no, obowiązek zawsze potem jest darem dla kogoś innego, prawda? Staje no. się darem dla kogoś innego. Pierwsza świadomość ogromna, że wspieramy misji w imieniu papieża, czyli jesteśmy bardzo blisko papieża, bo to papieska Unia, więc jak kochamy papieża, to kochamy misjonarzy, kochamy misję. To no. jest wielki zaszczyt, myślę, dla każdego z nas ponieważ z papieżem jesteśmy zaangażowani w tym dziele, pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że Pan Bóg zawsze daje nam pewne wskazówki, kiedy jesteśmy zaangażowani w sprawie misji, mamy bardzo ciekawe doświadczenie. Wygląda, że możemy wszystko robić sami, ale to wcale nieprawda, wokół nas są czasami Ludzie już są bardzo zaangażowani, ludzie niesamowicie oddani, i jak poznamy ich, to prawdziwe bogactwo dla nas samych, prawdziwe bogactwo. Przed chwilą poznamy nawet rodzinę, która wstąpiła do papieskiej misji z Waszej diocezji, naprawdę oni byli tacy zadowoleni być zaangażowani w tym dziele, nawet zaskoczeni można powiedzieć. I podróżując, bo szczególnie w tym tygodniu dużo podróżuję po diocesji. mam okazję, żeby spotkać dużo ludzi, widzę, że tam, gdzie jest misja, tam, gdzie jest taka dukowoś tam inaczej się żyje Ewangelia. Mhm. Mamy inne spojrzenie, zupełnie inaczej. Uh, Ludzie z pasją to robią, z pasją po prostu. Mhm. Widzę, że... Uh, Mogę na, na przykład opowiadać jedną historię, um, które słyszałem niedawno, misjonarz ture wracał z misji, to było. Także pewne kraje Mongoli to rozpoczyna ewangelizacja. Tam koszul katolicki jest obecny tylko 20-25 lat, niedługo. I kiedy nasi misjonarze tam uh, zaczęli misje, prawie nikogo było uszone, prawie nikogo. To prawdziwa misja, identyka, która pokazuje, jak dzisiaj jeszcze misja jest najbardziej aktualna, mm. prawda? Z Europy tutaj przyjechali. Oczywiście pierwsze obowiązki zdobywali język mongolski. Mm. Pomodlili się w intencji tych ludzi. Ludzie dyskretnie dawali uh, kilka pytań. I dzisiaj mamy na przykład pierwszą parafię na południe Mongolii. Prowadzone przez misjonarzy naszego zgromadzenia, które, uwaga, ma tylko 12 osób, okszone. To pierwsza, jedyna parafia w na, na południu tego kraju, w Mongolii. Pięknie. Początek historii. Jak podobno można powiedzieć, że w Polsce tysiąc lat temu, kiedy Polka stała się krajem mm. chrześcijanim, podobne sytuacje. Gors ludzi, którzy przejęli Ewangelię, byli okszceni, i z tego, że Zasiewa historia wybitna. Nikt nie wie, co będzie za 100 lat w Mongolii. Wiemy, że po tysiąc lat w Polsce mamy dużo do podziękowania no. za tą historię. Dokładnie. Taki zasiew. Mogłoby się wydawać, że to nie jest aż tak daleko stąd, a, a, a dopiero, dopiero początek, ale. Wiemy, że dwunastu gorliwych apostołów zawangelizowało cały świat. Dwunastu gorliwych e, zakonników w Mongolii może zawangelizować całą Mongolię, bardzo w to wierzymy. Dobrze, bardzo się cieszę, że ojciec nas, e, nas zaszczycił, bo e, już ojciec wspominał o tym, że, że tej posługi ma teraz dużo, zwłaszcza w tym tygodniu. Tak. Jutro, e, z tego co wiem, to do Katowic, tak? Dokładnie. Ojciec się udaje, teraz wraca. Może. W, Takim słowem podsumowania, bo ja mam nadzieję, że też ten dzisiejszy dzień zaowocuje tym, że za rok, jak będzie tydzień misyjny, ale nie tylko za rok, da się zasiać więcej takiego, takiego ducha misyjnego. I może, może właśnie za rok w naszej kaplicy seminaryjnej zgromadzi się więcej osób, które gdzieś tam duchowo będą chciały wspierać misję, aczkolwiek mogą to robić, niekoniecznie muszą fizycznie to być. E, swoją modlitwą. Może właśnie w takim e, duchu podsumowania, jakie Ojciec by dał takie, na ten tydzień misyjny, mm -hmm. takie przesłanie dla naszych tak. telewidzów, którzy e, e, tego oglądają, te, słuchają. Najpierw ja dziękuję oczywiście za to zaproszenie, za to, że dzisiaj mieliśmy taką rozmowę. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, bardziej o Papieskiej Unii jest strona internetowa www.papieskauniamisyjna.pl więc można tam szukać informacji, są informacje, okay. uh, informacje dotyczące historii, zauczyciela i działalności. Natomiast jako zakończenie chciałbym uh, przypomnieć asło, które prowadził całe życie błogosławionego Paweł Manny. Asło, które po włosku tak brzmi, totella chiesa per tutto il mondo, czyli po polsku, całe kościół dla całego świata. Całe koszu, nie tylko kapłani, nie tylko biskupi, nie tylko papież, ale każdy z nas jest zaproszony do tego zaangażowania. Dlaczego? Dlatego, że przed nami jest cały świat, który ma ogromne potrzebne. Potrzebne przede wszystkim poznania i doświadczenia, że Pan Bóg naprawdę jest pełny i bogate miłosierdzia. Dziękujemy Ojcze. Bardzo dziękujemy Ojcu za obecność i w tym tygodniu misyjnym. Pozdrawiamy wszystkich naszych telewidzów i zapraszamy do modlitwy za misjonarzy. Tak jak ojciec wspominał nam szy, za ojca, nie tylko za misjonarzy z naszej diecezji, dlatego że właśnie w duchu tego hasła. Prosimy o tą modlitwę nie tylko w tygodniu misyjnym, ale cały czas za wszystkich misjonarzy, za tych, aby Kościół nie w stanie był misyjny, miał tego Ducha misyjnego. Szczęść Boże. W Boże. Pozdrawiam całą diecezję kaliską. W Boże.